Stanowisko znajduje się w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, konkretnie niedaleko Opoczna. Wśród najciekawszych skamieniałości mamy szczątki pierwszego polskiego pterozaura, nowego gatunku ważek, skrzypłoczy, dwóch gatunków, które są arcyrzadkimi skamieniałościami w zapisie kopalnym. Do tego mamy również szczątki innych stawonogów morskich typu homary, langusty, takie frutti di mare prehistoryczne. Do tego wszystkiego żuczki, czyli mamy mieszaninę, czy właściwie mieszankę fauny lądowej i morskiej, wśród której znajdują się przedstawiciele różnych grup organicznych. Najciekawszymi oczywiście pozostają kręgowce, czyli gady morskie oraz pterozaury. Zgodnie z naszymi najnowszymi datowaniami mają 148 milionów lat. Odkrycie to wpisuje się dość dobrze w kilka znanych już do tej pory stanowisk na terenie Europy, wśród których szczególną rolę odgrywają stanowiska południowo-niemieckie, takie jak Zollenhofen czy Nusplingen. Natomiast to nasze polskie stanowisko jest pierwszym do tej pory znalezionym na obszarze Polski i w stosunku do tych stanowisk południowo-niemieckich jest nieco młodszy. W związku z tym daje wgląd, uzupełnia niejako zapis w sensie historycznym, dlatego że mówi o tych szczątkach organicznych trochę młodszych niż te, które do tej pory zostały znalezione. My tego typu miejsc spodziewamy się więcej, ponieważ studiując przeszłość geologiczną ziemi, w tym ziem polskich, wiemy, że w czasie późnej jury, w tej epoce, dochodziło do tworzenia się specyficznych, takich zamkniętych, izolowanych lagun, że w tych lagunach były szanse na zachowanie się wyjątkowo pięknych skamieniałości. Od 12 kwietnia 2012 będziemy tu na terenie muzeum gościć właśnie wystawę okazów z Owadowa, okazów późnojurajskiej fauny. Zapraszamy wszystkich oczywiście do zobaczenia tej unikatowej kolekcji. Również zachęcamy do spojrzenia szerszego na nasze kolekcje.